Dzień dobry i dobry wieczór. Kolejne wycinanki prasowe. Każde wybory to dla tygodników opinii jest pewien rodzaj nieszczęścia, dlatego że wybory w Polsce, przynajmniej jak wiadomo, odbywają się w niedzielę, a wtedy zamykają się na ogół tygodniki, a właściwie są już zamknięte, bo cykl produkcyjny, pamiętajmy, że jeszcze potem trzeba to wysłać do drukarni, wydrukować i przede wszystkim rozwieźć po Polsce, sprawia, że właściwie sobota rano jest na ogół ostatnim dniem. Stąd w Newsweeku na przykład z gorących newsów wyborczych są dane te, które poznaliśmy o 21 w niedzielę, jak wiadomo, potem się zmieniły do rana. Przegląd w ogóle się nie zajmuje tymi wynikami. No, tylko tygodnik, a głównie Polityka, ma bardzo rozbudowaną analizę tego wyniku. Ale to nie jest największe nieszczęście, bo akurat wyniki na ogół jednak sprawdzamy przecież w telewizji albo na portalach internetowych, w najgorszym razie w papierowych wydaniach dzienników, gdzie jednak są dużo bardziej aktualne. Czyli nie tego szukamy w tygodnikach opinii, czego szukamy? Biorę Newsweeka, czego szukam? Nawet muszę powiedzieć, niezła okładka, taka nieewidentna, wreszcie bez twarzy Jarosława Kaczyńskiego albo Andrzeja Dudy, ale mimo to hitem, jak już wiem, bo o tym pisały różne media, także media pisowskie, strasznie się oburzając, jest tekst o karierze, biznesowej karierze w spółkach Skarbu Państwa, jakie robi mąż wicepremier Jadwigi Emilewicz. Czytam ten tekst i niestety, ale powiem szczerze, mokry kapiszon. To nie znaczy, że tam nic nie ma, tylko że zarzut jest taki, że prawdopodobnie mąż pani wicepremier trochę korzysta ze znajomości partyjnych. Jest dość słabe, to znaczy niestety, ale od wielu lat w Polsce z czymś takim mieliśmy do czynienia. O, zapisu to już w ogóle mnóstwo. Ta akurat historia nie jest jakąś historią specjalnie spektakularną, w dodatku jednak opartą w dużym stopniu na jakichś niepełnych informacjach. Także robienie z tego hitu numeru jest, powiedziałbym, ryzykowne. Nie mówię, że nie należy o tym pisać. Ja zdecydowanie bym wolał, gdyby tygodniki opinii, korzystając właśnie z nadchodzącej drugiej tury wyborów, na przykład podsumowały nepotyzm pisowski z ostatnich 5 lat. A tego było naprawdę dużo i sprawa pana Emilewicza jest w ogóle małą, drobną sprawą w porównaniu z setkami różnych rzeczy. Dość nawet przypomnieć, wziąć, nie wiem, 20 spółek, dużych spółek Skarbu Państwa i przypomnieć, ile tam w międzyczasie było prezesów, wiceprezesów i członków zarządu. Obstawiam, że w większości tych spółek następowały 3, 4, 5, 6 zmian prezesów, nie licząc członków zarządów, w ciągu zaledwie 5 lat. Choć PO i PSL miały takie rzeczy na sumieniu, to ta skala jest w ogóle nieporównywalna. A do tej pory nikt tego nie zrobił. Podobnie jak nie zrobił takiego solidnego przeglądu różnych gospodarczych afer pisowskich, a szczególnie tych, bo one jednak są najbardziej bulwersujące, które są związane z pandemią. No, czyli te wszystkie wokół na przykład ministra Szumowskiego. Może redaktorzy myślą, że nam się już to znudziło, ale ja myślę, że przypomnienie o tym, może jednak dotarcie do jakichś nowych informacji byłoby ze wszechmiar wskazane w momencie, kiedy Polacy mają dokonywać bardzo ważnego wyboru. Wyboru, który prawdopodobnie nie bezpośrednio, ale pośrednio zdecyduje o losach Polski w najbliższych latach. Czy coś jeszcze w Newsweeku mógłbym polecić, poza tym nie do końca udanym tekstem? Niestety nie. Przeglądam tak, niczego tutaj nie ma pasjonującego. Natomiast niestety znowu wróciło coś, o czym już kiedyś mówiłem, to znaczy taka dziwne części Newsweeka, które zostały nazywane sekcjami tematycznymi. Nie wiem w ogóle, co to znaczy sekcja tematyczna. I na przykład mam tekst, jak wygląda na to, że redakcyjny. Pandemia matką wynalazków, gdzie jest o tym, jak to teraz lepiej i mądrzej działają sklepy internetowe, ale dziwnym trafem od razu moje podejrzenie budzi, że oparte jest to głównie na informacjach z jakiejś jednej sieci czy jednej platformy i otóż obok stoi sobie de facto reklama, znaczy to się nazywa prezentacja partnera.
jest to normalna, wulgarna kryptoreklama. Mieszanie redakcji, mieszanie dziennikarzy w takie praktyki jest skandaliczne, niestety. Ja rozumiem, że wydawca musi zarabiać, ale taka firma jak Newsweek, wiem, w Polsce to jest tylko na licencji, to nie jest amerykański Newsweek, niemniej jednak, jeżeli amerykański Newsweek by się szanował, to jednak sprawdzałby takie rzeczy, czy nie dochodzi do tego typu ewidentnego nadużycia i złamania etyki dziennikarskiej. A to w dodatku nie jedyna rzecz, bo z kolei w innym miejscu numeru znowu mamy sekcję tematyczną, która nazywa się Pies i Kot, żeby było jasne. To nie jest tak, że w następnym numerze też będzie taka sekcja, bo ja bym wtedy to nawet rozumiał. Nie, ona się pewnie przez rok albo półtora nie pojawi. A tu się pojawiła tylko dlatego, że jest firma, która produkuje naturalne karmy super premium i obok reklamy tej firmy jest znowu tekst udający redakcyjny, co kryje miska i niby jakieś są tam mity na temat tego, co zwierzęta mogą domowe, mogą jeść, a mogą nie jeść, a tak naprawdę jest to znowu tekst reklamujący tę firmę, która obok zamieściła ogłoszenie. Obrzydliwa praktyka, ja nie chcę mieć tego typu pism. Przegląd. Bieda w tym piśmie wychodzi z każdego kąta. Nie żeby nie miał on dobrych materiałów, bo miewa, choć szczerze powiem, długi wywiad z Aleksandrem Kwaśniewskim mnie w ogóle już nie interesuje. To już od dość dawna niestety jest. Kiedyś bardzo sprawny polityk, który od dawna nie powiedział mi niczego nowego i ciekawego, ale rozumiem, że może mieć swoich fanów. I jest natomiast tekst bardzo czujnie znaleziony temat. Otóż przy okazji właśnie spraw ministra Szumowskiego i jego brata dowiedzieliśmy się o różnych grantach, które dostają firmy biotechnologiczne, a dostają ciężkie pieniądze, to są setki milionów złotych. I to jest tekst Marka Czarkowskiego o tym, że dowcip polega na tym, że te granty właściwie nie są od niczego uzależnione. Nie trzeba mieć żadnych efektów tych badań i nic z tego nie musi wynikać. I teraz wygląda na to, że to jest jakiś systemowy, gigantyczny przekręt. Niekoniecznie tylko polityczny, może też czysto kolesiowski. Problem jest taki, ten tekst jak na postawienie tak poważnego zarzutu, czy hipotezy zarzutu, jest za mało udokumentowany. Niestety, to jest słabo napisane, natomiast temat, powiedziałbym, dzięki przeglądowi leży na ulicy, czy też na półce w kolportażu. Może warto by było, żeby jakaś bardziej doświadczona redakcja z dobrymi dziennikarzami śledczymi, z dobrymi kontaktami ze światem naukowym, ze światem biznesu, ten temat mocniej przewentylowała i przepatrzyła, bo wydaje się, że najwyższy czas i trzeba by próbować postawić tamę, jak się wydaje, podkreślam, bo nie mogę być tego pewien po tym niekompletnym tekście jakiemuś wielkiemu przewałowi. Podobnie interesujący tekst o opiekunkach ludzi starszych, potwornie ważnym zajęciu i coraz ważniejszym w ogóle w całym świecie. Niestety też tekst niedopracowany, to znaczy poza tym, że powstała związkowa alternatywa opiekunek, co jest samo w sobie godne uwagi, znowu taki tekst, powiedziałbym, naszkicowany, a nie wyczerpujący tematu. W przeglądzie jest natomiast inna smutna rzecz, nie ma tutaj kryptoreklamy, natomiast jest inna rzecz, otóż w niezbyt grubym numerze, bo to najcieńszy ze wszystkich tygodników, ma tylko 68 stron. Są materiały wyglądające nawet na dość ciekawe, a mianowicie Przemysław Wielgosz pisze o wirusie kapitalizmu i że pandemia jest okazją do postępowej zmiany społecznej na wielką skalę. Jest zabawna, ciekawa rozmowa z Jerzym Bralczykiem i jego żoną Lucyną Kirwil o tym, co czytają. Jest ciekawy tekst, że Szwecja nie zawsze była rajem na ziemi. I wreszcie o tym, że należy odpoczywać. Może nie jest to jakoś podniecające, ale co łączy te cztery materiały? Otóż to wszystko są tylko fragmenty książek, które właśnie teraz się ukazały. Czyli na czym polega ten myk?
redakcja nie ma pieniędzy, żeby płacić autorom, w związku z tym kontaktuje się z wydawnictwami i uzyskuje od nich zgodę, że wytnie sobie kawałek z książki, która właśnie się ukazała i puści to jako materiał udający materiał dziennikarski. No niestety, znaczy ja rozumiem te kłopoty, jak podejrzewam, przeglądy finansowe, ale to jest nie fair, żeby w cienkim numerze spora część materiałów była po prostu, no nie kryptoreklamą książek, bo akurat tak nie jest, redakcja na tym zapewne nie zarabia. Cały ich zarobek jest taki, że nie płaci za napisanie tekstu w to miejsce, ale jest to niestety tandetne. No, tak niestety nie robi się poważnego pisma, jeżeli chce się mieć więcej czytelników, a przegląd nie ma ich dużo, to tą drogą daleko nie zajdzie, raczej będzie ich tylko tracił. Słabo. Cóż nam pozostaje? Tygodnik powszechny, może trochę słabszy niż poprzednie numery, które wychwalałem, ze Zbigniewem Nosowskim, to jest redaktor naczelny Więzi, miesięcznika Więź, katolickiego miesięcznika na okładce, czyli trochę odpoczynek od w pewnym sensie polityki, ale nie do końca, bo Zbigniew Nosowski bardzo wspaniałą robotę ostatnio wykonał, czyli zrobił takie swoje, katolickie powiedziałbym, śledztwo w sprawie seksualnych nadużyć w Kościele. Jest z nim na ten temat duży wywiad. I z jednej strony duży szacunek dla niego za to, bo przełamanie pewnej kultury milczenia panującej nie tylko w polskim Kościele hierarchicznym, ale w polskim laikacie jest rzeczą godną najwyższej pochwały. Z drugiej strony muszę powiedzieć, że jedna rzecz, także ja tak czy inaczej bardzo ten materiał Państwu polecam, bo on jednak też sporo mówi ciekawych rzeczy i smutnych o Kościele i tym to jest donoślejsze, że mówi to człowiek, nie wróg Kościoła, nie ateista walczący, tylko ktoś, kto jest człowiekiem niewątpliwie głęboko wierzącym i bardzo zaangażowanym w polski Kościół. To, co mnie, muszę powiedzieć, zaskoczyło, chyba niemiło, to coś, co redakcja, nie wiem na ile świadomie, zamieściła jako lit, czyli taki wstęp do tekstu. On brzmi tak. Jeśli w usuwaniu zła wszystkie oficjalne drogi w Kościele zawodzą, pozostaje dziennikarstwo śledcze i ujawnianie faktów. Nie wiem, czy Państwo rozumieją, bo ja nie od razu złapałem, bo przekładając to na nasze, brzmi to tak. Dopiero wtedy zajmiemy się ujawnianiem przestępstw i zbrodni, jeżeli Kościół sam z tego nic nie, sam z tym nic nie zrobi i nie będzie miał jakichś procedur w tej sprawie. No nie, znaczy nie mylmy obowiązków. Zbigniew Nosowski tak czy inaczej jest przede wszystkim dziennikarzem, redaktorem. W związku z tym nie może uzależniać prowadzenia śledztwa na temat zła w tak ważnej instytucji jak Kościół katolicki od tego, czy Kościół coś z tym robi, czy nie robi. Jeżeli ma jakieś informacje, to powinien je weryfikować i publikować, a nie zastanawiać się, jakie są oficjalne drogi w Kościele i czy one są, czy one działają, czy nie. Tu jest jakieś wielkie nieporozumienie, jak dla mnie. Temu obszernemu wywiadowi ze Zbigniewem Nosowskim towarzyszy jeszcze drugi materiał, który też mnie, muszę powiedzieć, troszkę zaskoczył, bo to jest o tym wyciągnięta ręka, rzecz się nazywa i jak głosi Lid, znowu troska o nienarodzonych powinna łączyć się z pomocą kobietom w ciąży i rodziną z niepełnosprawnym potomstwem. I to jest tekst o takiej organizacji Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. I z jednej strony jest oczywiście godne szacunku, że ta organizacja pomaga kobietom w domyśle, jak rozumiem, które dzięki temu nie przerywają ciąży, nie dokonują aborcji, pomaga jakimiś pieniędzmi, bo to bardzo często są sprawy bytowe po prostu. Aczkolwiek autor tego tekstu ani redakcja nie zwraca uwagi na jedną rzecz. Otóż podaje, że ta organizacja w 2018 roku zarobiła, czy też jej przychody wyniosły łącznie prawie 2 200 000 zł, z czego dla potrzebujących przeznaczono 90 000 zł. No to jest, przepraszam, śmieszne.
Znaczy, ja podkreślam jeszcze raz, pomaganie kobietom, dla których kwestia abortować czy nie abortować jest kwestią bytowo-finansową, tak, jak najbardziej tak. Natomiast jeżeli wychwala się, a ta organizacja jest tu wychwalana w tym tekście niesłychanie, organizację, która z tych 2 200 000 przeznacza tylko 90 000 na to, co jest najważniejsze, no to to są, proszę Państwa, śmiech pusty ogarnia, a cała reszta to są koszty administracyjne, działalność edukacyjna, konkursy, filmy, audycje radiowe i wystawy. Dziękuję. Znaczy, trochę więcej pytań nie mam, chociaż mam jeszcze drugie. Bo co prawda redakcja tygodnika, czy też autor, Marcin Choduń, chwali tę organizację za, przypomnę jeszcze raz, to jest, to się nazywa Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. Otóż to Polskie Stowarzyszenie należy też do szerszej organizacji, czyli Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. I to są generalnie ci, którzy jeżdżą z tymi koszmarnymi samochodami, z tymi absolutnie skłamanymi obrazkami i na różne sposoby, gdzie się da, wyświetlają nieprawdziwe filmy na temat zjawiska aborcji. I ta Polska Federacja Ruchu Obrony Życia to są generalnie organizacje, które właśnie robią te różne koszmarne akcje z jeżdżeniem po mieście, z głośnikami, z wygadywaniem po prostu bzdur i kłamstw przez te głośniki, pokazywaniem zdjęć i filmów, które mają mało albo nic nie mają wspólnego z rzeczywistością aborcyjną. A cóż mówi nam przedstawiciel tej chwalonej przez Tygodnik Powszechny organizacji, że to co my robimy, to nie jest kontra. Uważamy po prostu, że drastyczne obrazy w przestrzeni publicznej nie są jedyną formą sprzeciwu wobec aborcji. Nie chcemy negować działalności innych grup. No to ja bardzo Państwu dziękuję. 90 000 z 2 200 000 na pomoc. Ja bym na miejscu redakcji Tygodnika jednak nie reklamował tej organizacji, nawet gdybym był przeciwnikiem aborcji, żeby było jasne. Akurat nie jestem, ale rozumiem, że ktoś może być. Żeby na Tygodnik już nie tylko jechać, to jednak powiem tak, że cześć i chwała mu za to, że zwraca uwagę zdecydowanie częściej niż inne tygodniki w Polsce na różne ważne zjawiska ze świata. Tutaj na przykład takim tekstem jest korespondencja Moniki Andruszewskiej z Kijowa. No powiem tyle, w ostatnich latach na Ukrainie doszło do co najmniej 100 zamachów na aktywistów obywatelskich walczących z korupcją i bezprawiem. Zleceniodawcy są nieznani. Nie odnaleziono ani jednego zleceniodawcy. Nikogo nie ukarano. Jakie to są zamachy? Proszę bardzo. Katia Handziuk, doradczyni burmistrza miasta Cherson w południowo-wschodniej Ukrainie, została zaatakowana, gdy wychodziła rano do pracy. Działający na zlecenie zabójca wylał na nią litr kwasu siarkowego w chwili, gdy wsiadała do auta. Chwilę postał obok. Patrzył, jak spływają z niej ubrania, włosy i skóra. Katia umierała 96 dni. Nikogo nie znaleziono, kto za to odpowiada. I to jest, muszę powiedzieć, przerażające, dziejące się przecież tuż za naszą miedzą proceder. I kiedy sobie myślę, że my tak uważamy się znowu za pępek świata, że nasze nieszczęścia są największe, trochę pokory, proszę Państwa. Pojedźcie sobie na Ukrainę. Spróbujcie powalczyć tam nawet nie z władzą, z systemem. I bardzo ciekawy również wywiad z Olgą Stanisławską, reporterką, od dawna mieszkającą w Paryżu, dla której jednym z ważnych tematów są sprawy rasizmu. Długi, ciekawy wywiad, nie do streszczenia, na pewno do przeczytania, ale tyle z niego zacytuję. Skąd się wziął rasizm w naszej kulturze, pyta Marcin Żyła, który tę rozmowę przeprowadził. W Kandydzie Woltera, mówi Stanisławska, podczas podróży po Surinamie pojawia się zniewolony mężczyzna bez nogi i ręki. Mówi, oto cena, za jaką jecie cukier w Europie. Dziś, jak wtedy, jesteśmy uzależnieni od wyzysku innych. Kto w Kongu wydłubuje z ziemi koltan do naszych telefonów? Kto w strasznych warunkach w Bangladeszu szyje dla nas śmiesznie tanie t-shirty? Przykro nam, bo jesteśmy wrażliwymi ludźmi jak Kandyd. Ale jakoś zgadzamy się na tę cenę, bo nie my ją płacimy, płacą inni. Jednakże, żeby móc z tym spokojnie żyć, musimy, my, Europejczycy, uznać tych innych za jakby mniej
ludzkich od nas. Ten proces wykluczenia ma korzenie w samym sercu europejskiej nowoczesności, u filozofów oświecenia, w pewien sposób nawet u Kartezjusza. Jeśli o człowieczeństwie stanowi myśl, jeśli miarą jest racjonalny rozum, co z tymi, którzy wydają się nie dość racjonalni? Może mniej są ludźmi? Bardzo dobry wywiad. I wreszcie polityka świeżutka, ponieważ zamyka się w poniedziałek właściwie, więc ona akurat ma aktualne wyniki pierwszej tury wyborów, ale ma też rzecz dzięki temu ważniejszą. Co prawda, mogliśmy już w wielu miejscach w internecie na przykład znaleźć analizy tych wyników, kto na kogo, ale wyjątkowo dobrze polityka to robi, analizując. To ja przeczytałem kilka takich analiz i zaręczam Państwu, że ta jest najciekawiej i najinteligentniej zrobiona. To po pierwsze. Po drugie, zadaję pytania o wnioski z tej pierwszej tury bardzo wielu ekspertom. Jednych możemy cenić bardziej, drugich mniej. Podstawową rzeczą jest, że to nie jeden człowiek, że to są różne punkty spojrzenia, trochę różna wiedza, bo to są i socjologowie, i politycy, i historycy. Mówi o tym i Rafał Fedoruk, i Ludwik Dorn, i Antoni Dudek, i Anna Materska-Sosnowska, i Marcin Duma z Ibrisu razem z Rafałem Kalukinem. To są wszystko bardzo ciekawe analizy, które dają, mi przynajmniej dały, zdecydowanie większą wiedzę niż to wszystko, co w ciągu w niedzielę, jeszcze i w poniedziałek powyborczy przeczytałem do tej pory, a czytałem dużo. Na bardzo ciekawy trop wskazuje Ludwik Dorn, a potem ten trop jeszcze rozwijają również Duma i Kalukin. Otóż Dorn mówi, wydaje się, istotna jest dynamika zmian poparcia w porównaniu z ubiegłorocznymi wyborami parlamentarnymi, z ich podobnym poziomem mobilizacji wyborczej. Okazuje się, że dziś przy frekwencji wyższej o ponad 2% Andrzej Duda uzyskał około 360 tysięcy głosów więcej niż PiS w 2019 roku, a Rafał Trzaskowski około 785 tysięcy więcej niż PO. Jeżeli się wgłębicie w to Państwo, to to jest bardzo ciekawe, tym bardziej, że właśnie Duma i Kalukin dodają jeszcze. Po kandydatach, którzy już zakończyli wyborczą karierę, pozostaje teraz 5-milionowy spadek. Dokładnie na tyle szacowaliśmy go przed wyborami. Analizując przepływy, dopisaliśmy wówczas Trzaskowskiemu z tej puli 4 miliony głosów, Dudzie niepełny milion. Wówczas dawało to niemal idealny remis. Tyle, że w naszej prognozie prezydent wchodził w drugą turę z przewagą około 3 milionów głosów. Okazuje się ona skromniejsza, bo 2,5 milionowa. Bardzo ciekawe analizy. Ogromnie radziłbym w ogóle przeżywać naturalne i zrozumiałe emocje związane z wynikiem pierwszej tury, właśnie jednak na podstawie, powiedziałbym, podpowiedzi ludzi, którzy od lat analizują tego typu wydarzenia, a nie tylko poddawać się czystym emocjom. Jest też w polityce dobra analiza, siłą rzeczy bardziej świecka niż ta, o której pisałem, mówiłem w Tygodniku Powszechnym, również tego, co się dzieje w Kościele. Tu bardziej w związku ze sprawą biskupa Janiaka, tego metropolity kaliskiego, którego wreszcie Watykan właściwie wywalił w każdym razie z jego metropolii. Być może najciekawszy materiał z gatunku takich, co nie lubimy ich czytać, bo mówi coś przykrego o nas samych, to jest rozmowa z doktorem Michałem Rydleskim, antropologiem, o tym, jak odreagowujemy własne stresy, poniżając innych. Jak ten mechanizm wykorzystuje telewizja i polityka. Chętnie bym przeczytał Państwu całe, ale za długo by to trwało. Na zachętę może tyle. W wielu wypowiedziach przedstawicieli elit intelektualnych, w tym dziennikarzy, pod adresem Disco Polo, odnajduje wręcz zapędy cenzorskie, przejawy myślenia totalitarnego i zupełny brak refleksji o charakterze etnograficznym czy socjologicznym. Bardzo im przeszkadza Disco Polo, ale nie widzę, żeby zabierali głos na temat programów telewizyjnych, w których upokarza się ludzi. Dlaczego nie krytykujemy tych programów i roli, jaką odgrywają w nich profesjonaliści? Bądźmy choć trochę sprawiedliwi. Chodzi tutaj na przykład o takie programy jak Magda Gessler, czy te właśnie inne, na przykład kucharskie, albo tam związane z reklamowaniem jakichś dziwnych młodych ludzi.
Ja od lat telewizji nie oglądam, jakieś pojęcie o tych programach mam, ale muszę powiedzieć, że jak przeczytałem tę rozmowę z doktorem Rydleskim, to się zawstydziłem. I zdziwiłem się rzeczywiście, dlaczego się nikt tym nie zajmuje, tak koncentrując się na Zenku Martyniuku, jakby to był najważniejszy polski problem. Ale są też w polityce jeszcze innego typu teksty, takie powiedziałbym ciekawostkowe, ale ja to uwielbiam, nie wiem jak państwo. Czyli na przykład Jędrzej Winiecki opisuje nam coś, co się znajduje na dnie mórz i oceanów. A na dnie mórz i oceanów znajdują się setki, tysięcy i miliony kabli teleinformatycznych. I wokół tych kabli zaczyna się toczyć jakaś dziwna gra. Tych kabli jest niesamowicie dużo. Najdłuższy ma, proszę państwa, 39 tysięcy kilometrów. A z tymi wszystkimi kablami dałoby się kilka razy przelecieć z Ziemi na Księżyc i z powrotem. Niewiarygodna w ogóle rzecz, o której mało wiemy, a która jest jakimś wcale niebagatelnym, nie tylko takim michałkowym elementem naszej rzeczywistości. Ponowna moja wielka pochwała działu popularno-naukowego w polityce. Pierwsza to bardzo odważny tekst Marcina Rotkiewicza. Odważny dlatego, że przeciwstawiający się pewnej manierze na straszenie nas, na przykład wymieraniem zwierząt. Otóż Rotkiewicz poskrobał, pewnie sami państwo już się dowiedywali, że idzie groza, bo wszystkie pszczoły za chwilę wymrą. I sam już czytałem parę takich tekstów i się strasznie tym przejmowałem, a tu się okazuje, no nie do końca te badania były robione uczciwie. Rotkiewicz stawia bardzo ważne pytania. Dylemat współczesnego uczonego, ale ja powiem, że jak dla mnie również współczesnego czytelnika czy obywatela, czy można naciągać wyniki badań w słusznej sprawie? Czy straszyć wymieraniem, czy nie? Bo że generalnie oczywiście żyjemy w czasach bardzo niebezpiecznej zmiany, jest ewidentne i oczywiście Rotkiewicz tego nie kwestionuje. Ale czy nie należy jednak dochować pewnych standardów naukowych i nie opierać się na przykład na badaniach robionych tak tendencyjnie, jak on tutaj to opisał. A drugi z tego samego działu tekst to z kolei Pawła Waleskiego, chętnie bym też przeczytał w całości, o tym, jakie są przedziwne, uboczne skutki pandemii. Dla zaciekawienia państwa powiem tylko tyle. W porównaniu z pierwszym półroczem 2019 roku mamy mniej o 31% przypadków zatrucia salmonellą, 48% mniej ospy wietrznej i aż 88% mniej biegunek rotawirusowych. Ciekawe zjawisko, sięgające już to głębiej, bo to akurat można wytłumaczyć sobie chyba podniesieniem poziomu higieny i zmniejszeniem liczby kontaktów oczywiście, ale to nie tylko to. To nie tylko to, być może to też jest sprawa na przykład pewnej naturalnej tamy postawionej polskiej hipochondrii, nie lekceważąc, uwaga, autentycznych, prawdziwych, ciężkich, tragicznych często wypadków i chorób. Ale tego trochę oczekuję od dobrych dzieł popularno-naukowych, że nie tylko mi relacjonują jakieś dane, ale jeszcze zastanawiają się, co z tych danych wynika dla mnie, jako dla czytelnika i obywatela i dla społeczności. Także jeżeli bym miał polecać w tym tygodniu, to zdecydowanie Polityka. Również ze względu na dużą różnorodność tych materiałów, bo właśnie nie tylko o polityce, ale też o tym, co chyba dla nas wszystkich jest ważne. A za tydzień, kiedy wejdą wydania tygodników, te już ostatnie przed drugą turą wyborów, mam takie marzenie. Może jednak by się te redakcje, przynajmniej te silniejsze i bogatsze, posiliły jednak na takie resume najgorszych rzeczy, jakie PiS zrobił. Od choćby, ja wiem skądinąd, bo rozmawiałem o tym z wieloma kolegami dziennikarzami, jak oni są traktowani przez organy władzy dzisiaj. Jak na przykład nagminnie nie dostają odpowiedzi na pytania, które dziennikarz ma prawo zgodnie z polskim prawem i konstytucją zadawać, a władza ma obowiązek udzielania odpowiedzi. To jest w stanie strasznym. Niestety wielu dziennikarzy, kiedy mówiłem, podaj ich do sądu, wygrasz to. No dość wyraźnie mówią, że redakcje nie są chętne, to długo trwa, to kosztuje i to w ogóle nie ma sensu. Może warto podsumować to, co wydaje mi się
nie do końca dociera do sporej części obu elektoratów. Potworną arogancję tej władzy. Ja bym od mediów, od obiektywnych, demokratycznych mediów oczekiwał prawdziwego i pełnego obrazu tej władzy, władzy, którą być może będziemy mieli szansę zmienić już niebawem. Do widzenia.